Lecimy, nie śpimy, sen jest dla słabych. I tym można by podsumować, moi drodzy, nasze zmiany nocne w Dead Signalu. Kolejne podejście, kolejna próba zdobycia Nightmare Mode'a. Ostatnio było blisko, może blisko nie było, było pomyślnie, ale się ostatecznie nie udało. Walczymy więc dalej, idziemy za ciosem i próbujemy przezwyciężyć ten jakże upierdliwy, trudny, ale jednocześnie ekscytujący tryb w tej świetnej produkcji, w mojej opinii. Zapraszam Was serdecznie na transmisję, na właściwie odcinek z transmisji na żywo. Jeżeli Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu gierek, też chętnie się o tym dowiem. Dziękuję za wszystkie łapki, za suby. A w opisie macie linki do Discorda i do Twitcha i tym podobnych. Zapraszam serdecznie na kolejną przejażdżkę w Dead Signal. Gdzie ja jestem? Nie poznaję tego miejsca. Azywin? A jak możecie sprawdzić, jak Don Diego z Pasternakiem? No bo to był taki w sumie sportowy pojedynek, który by mnie bardziej interesował. Vampir Win? O, proszę. 13491. A wampir chyba był underdogiem, nie? 13 4, 9, 1. Dobra, gagatki, ale ci co krzyczeli jeszcze jeden, to teraz wy tutaj wiecie, co, nie? No. No dobra. Kupmy się. Widzieliśmy w tej grze już każdy bullshit, więc już nic nas nie zaskoczy. I teraz taki noir tam, podtrzymaj nam browar. Idziemy. Najgorzej, że w tej grze jest tak dużo czynników, które muszą oddać, żeby to wygrać, nie? I zgłoszenia muszą oddawać. No teraz mam 10.07 i nie ma ani jednego, nie? Zgłoszenia muszą oddawać. Wszystkie lidery muszą oddawać. Te sygnale, kody do drzwi muszą oddawać, jak... Strasznie dużo zmienne. No ale też, kurczę, no trzeba przyznać, nie, że przez to ta gra jest taka intrygująca i jakieś tam emocje wzbudza. Im częściej przegrywasz, tym bardziej się tak nakręcasz na to. Już przecież umiesz to, wiesz, o co chodzi. Więc musi ci następnym razem pójść, a tutaj takiego wała dostajesz. Tak. No, na przykład parkało z numerem. No, na Hubson. Lecimy z tym tematem. Teoretycznie, kurczę, no nie wiem. Jeżeli naprawialiśmy tą Dead Signal na dwa okrążenia i tak ciul czasu przez to tracisz, bo każda sekunda jest tak ważna, jak dostajesz w cirę.
obecny chwil. No to prawda. Jakby jest duża nieprzewidywalność. Ale też, no, moim zdaniem wszystko spoko, ale gra powinna cię bardziej wynagrodzić za poprawne decyzje, poprawne prowadzenie tego wszystkiego, a tutaj dostajesz tylko obuchem w łeb, nie? Cały czas. Tak na dobrą sprawę. Dwa, 2772, taki był kod? Nowy. Ale to zniknęło. Akurat nie. Jeszcze nie zniknęło. I mamy teraz ładnie 4 na 4. Jedno wysłane do Lotus. No nie, ale ogólnie, no dzisiaj przecież mieliśmy tam o godzinie. Chyba tam o północy, czy o pierwszej, tam było 15 na 10? Takiego? Na 8? No nie, mieliśmy podwójnie praktycznie, nie? Dobrze tam było, dobrze to wyglądało. Jedna ta gierka, co te zgłoszenia totalnie nie oddawały w pierwszej godzinie. Zero w ogóle, nie? Jedna gierka taka była, ale chyba my ją zresetowaliśmy koniec końców od razu. Dostępu tutaj. Dole. F w kuchni już zgłoszony. Więc teraz w sumie ona musi zniknąć, żeby pojawiło się kolejne. I ten mocny sygnał, Holender. Myślę, że oni prędzej czy później dodadzą taką opcję. Żeby kupić właśnie jakiś taki wzmacniacz sygnału na stałe. Który będzie kosztował wpytę. Ale to będzie jakby opcja, która wygrywa ci gierkę. Bo na przykład teraz jest ten czujnik, ten wzmacniacz sygnału, ograniczenie dead signali, nie? To jest kompletnie useless, bo on tylko wydłuża czas. On nie wyklucza dead signala, tylko on
On wydłuża czas między decygnalami, o tak. To się ładnie zamknęło. Idealny timing. I kosztuje 225, więc to jest totalnie nie... nierentowne. To jeszcze można kupić? No, camfixy. Jest pojedynczy camfix, czyli kupujesz za 15 bodajże do skoinów naprawę kamerki. Naprawę wszystkich kamer za 50. Sztuczną inteligencję można kupić, która będzie ci pokazywała, na których kamerach znajduje się zgłoszenie. Testowałem to w zeszłym tygodniu, przez kilka streamów nawet, ale nie oddało ta sztuczna inteligencja. Jest jeszcze druga taktyka, że nic nie wysyłasz Lotus i zbierasz tylko hajs na naprawę kamer, ale to też jest do dupy, nie? Prędzej czy później i tak cię dojeżdża. Jakby póki co dla mnie najlepszą taktyką, którą ja widzę, jedyną, która najwięcej oszczędza i najbardziej pomaga w long runie, to jest właśnie ten czujnik termiczny, który sprawia, że no nie musimy, możemy jak najdłużej, jak najwięcej czasu spędzać przy laptopie, przy kompie, no. A to jest tutaj kluczowe, nie? Szczególnie w tych późniejszych godzinach. Znaczy w początkowych w sumie też, nie? No bo... O Jezu, jest 10:46. Ja się troszeczkę... tutaj, że tak brzydko powiem, zasiedziałem. Zazwyczaj o tej godzinie już jakaś paczka jest, a tu bez paczki ja sobie siedzę jak królewicz. Mam paczkę. Jesteś się. 5B 20 minut, więc idziemy ją zrobić od razu. Się przycięło nagle. Idziemy na 5B. Nie na piąte, kurde! A ja pierniczę. Fuck. A lubimy jeździć windą, więc... Siema, Gierona. No tak, to jest wszystko do jakiejś optymalizacji, korekty lekkiej, nie? Bo myślę, że gra jest i tak bardzo trudna do przejścia sama w sobie, nie? Dotrwanie do tej godziny szóstej. That's it. Come closer. Don't move.
dotrwanie do tej godziny szóstej i wypełnienie samej kwoty jest wyzwaniem, nie? Plus breeder, plus to wszystko, co się dzieje, to i tak jest turbo wyzwanie, nie? Co? Dostałem osiągnięcie. Blind delivery. Deliver a package without lights on the corridor. Która gra? 168. A, tu się pierdyknąłem w liczeniu, przepraszam. Nie wiem. Dzisiaj? Pytasz o dzisiaj, czy ogólnie? Nie wiem, z piąta, szósta, jak obstawiam. Jeżeli liczyć też tą, którą szybko od razu zresetowałem. Dobra, widzowie, wy kod, ja szybko sobie przelecę ze dwie kamery. Że się uda coś na prędkości głosić. Nie udało się. Słaby sygnał, well done. Idealnie. Akurat teraz, kiedy zaczyna się robić gorąco. Pod znowu się zmienił, ja pierniczę. $12,990. Napisał, że zgłoszenie nie ma tak wyglądać. Nie, sprawdziło się, okej. Okay. A, 63. Było lepiej.
Jak idzie na ciężary, nie? Tu dużo gadać. Zastanawiam się sobie, że jest mega ciekawe. Jeśli no zależy, niektórzy nie lubią, nie? Tu trzeba tryhardować mocno. Myśleć, liczyć. Oczy dookoła głowy. Mózg paruje. To zgłosiłem. I ta spostrzegawczość też jest istotna, nie? Że Lukasa jeszcze nie było. Coś mi mignęło. Jak przeskipowałem teraz kamery. Gdzieś coś mi mignęło oczywistego. Nie wiem za choinkę gdzie. Dzisiaj nie wiem, z piąta, szósta, coś takiego. Ej, 9 na 5, dawaj lotu. Dał paczkę, bo ja ten Wi-Fi muszę naprawić. Jak jest w końcu. Nie wiem, nie mam pojęcia. To się nie ogarnia. Automat. Cześć Krzysztof. Powiem, co się zmienił. Powiem ci tak. Nie wytłumaczę ci tego na szybko. Nie ma opcji. Nie mogę tutaj po prostu się nie skupić na grze, nie? Dobra, widzowie, wy, kod 18065 9B paczka. Ojej, jak pięknie. 18065. Co wy piszecie? No właśnie. 18065. Będzie do sąsiada. Szkoda. Tego Jana dzisiaj, czy co?
Nie no, był dopiero, nie? To raczej nie. To by dziwne. Chociaż rzeczy dziwne w tej grze występują jak najbardziej. Ładna sekwencja. Zielony sygnał, dead signal. Paczka na 9B. Oddała teraz gierka. To znak, że teraz będzie dymka. Tak, tam są hiding spoty. Dzięki Olaf za guide'a dla Ofa. Nie widzę cieni. No to bawimy się dalej, widzowie. Ja nie mogę tak siedzieć, ja muszę być tak zgarbiony jak... Nie mogę tutaj hardować. Wygodnie usiedzony w siedzisku. No, przez 15 do skupienia, żebyś wiedział. O, tu jest paczka ukryta. Dawaj do lotu, wyślemy. I tu mamy cenne. Dawaj do lotu, wyślemy. I cyk, na termo się samo uzbierało. Nie wiem, czy już. Pewnie jeszcze nie, ale... No siad. Ile mamy? 111. Nie ma tragedii. Ojajaj, dobra, znaczy. Jest. To zniknęło. Tam coś było, widziałem. W kantorku tym małym. Uj. Blisko było. Olaf jak ładnie opisał. Pytanie, czy Krzysztof nadal tu jest. Termo kosztuje 150. Olaf się postarał dla Krzysztofa. Kantorku coś było chyba. Tu. A jednak nie, ciur mi w oko. Code? Okej, okay, nice chat. Nie idzie. Nie idzie. Będzie 30. Paczka high value.
Wiecie co? Trochę nie przesadzajmy z tym Lotus. Tak, dawaj, 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 dawaj. Zobaczcie jak to idzie, nie? Jak to wysyłanie idzie. Gra sama płynie, jak jest mocny sygnał. A ja nie płynę, bo zaraz popłynę, tylko nie w tą stronę, w którą bym chciał. Nie ma cieni. Nie idzie, nie ma. Dobra, LKO. No, może jeszcze poszedł sobie. Napisz, kopiować tą wiadomość, co napisałeś. Jak ktoś przyjdzie i zapyta, to... Tutaj z nim. Zgłaszałem to? Zgłaszałem to. A gra jest na Steamie, to. Ja mam na Steamie kupioną. No tak, teraz czas na Breedera, nie? Nie wiem. W sumie paczki to bym nie chciał, mam mocny sygnał. Ja bym paczkę chciał dopiero jak uzbieram 150, tak będąc szczerym. 36-104 nadal. Dawaj do Lotus. Trzeba by też pamiętać, kiedy ostatnie wyślemy do Lotus przed termo, o ile w ogóle dotrwamy do termo, daj Boże. Mi oczy bolą od tego patrzenia się w klamkę. Czy trochę będę musiał do okulisty iść? Nice. Come closer. Don't mouth. And she's back. Siedzi cicho, ale zobaczcie, pilnuje, nie?
604. Ciągle jestem? Co ty mówisz? Ja już myślałem, że wszyscy poszli spać. Package? Nope. Ojej, ojej, słaby sygnał. Unnuckę. Kurczę. Brawo. Brawo, czaty. Wiecie, co zaraz będzie? Ja wam powiem. Ej. No nie, muszę na tej kamerze akurat coś się ukryło. Ma 45, 8A do 11.15, 8A do 11.15, 8A, 11.15, czyli tak, taktyka, plan jest taki, że robimy to równo z dead signalem i równo z czujnikiem termicznym, o ile nam się uda. Co ja powiedziałem? 11.15? Pierwsza 15, przepraszam. Nie naprawię tej kamery na słabym sygnale. Ile mi brakuje? 14. Oj, może być ciężko. Musiałoby być ze 2 cenne do lotu na szybkości. Jak gun tam leży. A nie... Napisał tą paczkę 8A, dobra. Dobra, teraz tak. Wypierunie jerechoński! Wiecie, że jakbym chwycił drzwi, to bym zginął? Wiecie o tym? I co to kuźwa ma być, nie? Ja pier... Jakbym się przez... Nie wiem, po co się obróciłem w ogóle. Tak jakoś coś mnie tknęło. Jakbym się nie obrócił, złapał drzwi i bym umarł, bo on się zrespił akurat tam za... No nie, no. Widzowie, no widzowie, widzicie, co się dzieje. Widzicie, no. Jedziemy przez 10. Midoki tu ciągle jest? O nie. To nie wezmę tego czujnika. Odbójny jumpscare? Co ta gra odpierdala?
O kuźwa. Falcao się dwa razy zrespił. A teraz trzeci raz się zrespił. Patrzcie to, nie? Patrzcie ten magic. Nie. Dał zielony jeszcze raz. Nie, jadę dopiero popatrz. Sneaky. Powolutku, żeby nikogo nie denerwować. Spokojnie, panie Lukasie. No. Nie! No, please, no kill me. Run. Osiem A. Może będzie chociaż żółty? Dziękuję za follow. Co jest z tym zielonym? Co jest, widzowie? Trzeci raz z rzędu mamy zielone. Teraz będzie sekwencja Lukasowo, Briderowa, Noirowa i Falcaowa. Za chwilę będziemy mieli wszystko naraz. Dobra, sprawdzamy kod. 7327 36. Mocny sygnał oddaje. Yes. Jestem piesem buktu. Lecimy dalej. Może to naprawić na bank. Illusion. Lukasowa on. Dobrze, dwa zgłoszenia poszły. Mamy czujnik domu.
ale ktoś tam poltka kręci. Przeroś. Oj. Teraz specjalnie jedź po tą, nie? Po ten czujnik. Mamy 6 na 8. Nie ma tragedii. Ja myślę, że poczekamy tak czy siak. Na paczkę The Signal... Ujo, 21 sekund, co ja robię? Pod. Mierdziel, nie idzie. Nie idzie. Idzie. 93372 93372 jest chat. Dawaj Żutosław. Mogę mocny sygnał. Good for us. Pierwszy. No paczki tak szybko nie będzie, nie? Dopiero mieliśmy. I bolało. Mnie też zabolało. Gdzie jesteś, ukryta znajdźko? Bardzo nie chciałbym teraz umrzeć, nie? No tak, zaraz może jebnąć wszystko, nie? Może walnąć... Pięć C, widzowie, 5. Falcao tam będzie. Te 30 minut.
propozycję. Idź sobie. Jestem kulturalny w tym momencie. Sygnał ciągle mocny. Ja bym dał radę. Ja nie chcę ryzykować. Idziemy po paczkę. Teraz tak, żebyśmy tylko nie mieli unlucky sekwencji teraz. Tak. To już też tak się zdarzało, że wychodziłem tutaj i Falcao mnie zabił, bo zagwizdał w momencie, kiedy przekraczałem próg, nie? A. Dzięki mi, Doki, że wysłałeś. Spróbujemy Falcao zrespić na 10. Kurczę, ciężko z tą paczką. Come closer. Don't wystarczyło dać milimetr w drugą stronę, nie? Nie wiem, coś... dźwięk odwalił dziwnego. Paniutki się nie daje, nie? No, pewnie tak się skończy, nie? Niestety, jak będzie na 5C, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tej paczki nie zdążę dostarczyć. Okej. To co, 1%? Jesteśmy w dobrej sytuacji. Zgłoszeń mamy spoko. Na ten moment, moim zdaniem. 9, 3, 3, 7, 2. Shadows.
5-2-9-6-8. 5-2-9-6-8. 5-2-9-6-8. Pięć, dwa, dziewięć, sześć, zero. O, zero wyglądała jak ósemka, przysięgam. Dobra, widzowie, mamy to. Dobra, co mamy? 11 na 8. 23. Pierwsza 47. Jeszcze dwa zgłoszenia zrobimy. Będziemy mieli 13 na 8. No jest kurwa dobrze. Przepraszam za brzydkie słowo. Co może pójść nie tak? No... miałbym parę punktów do wymienienia. Dobra. Przysięgam, że skupię się w tej grze maksymalnie jak się da. I tak się chciałem skupić. Już dwa zgłoszenia mamy, jest pięknie. Dobrze to naprawić na spokojnie. Zgłaszałem to? Zgłaszałem, nie? To jest, okej. Okay. Od się zmienił. Teraz możemy umrzeć. Ale nie. Ale nie, widzowie. Nie. Słabe Wi-Fi. Już. Trudno. Było pięknie. Dobre czasy już były. Teraz nie ma czasów. Oddawaj. No dawaj, kurwa, to zgłoś. Teraz napraw tą kamerę, nie? Spoko, z nie zgin. Mógł być laser. Ja nie widziałem. Nie widziałem i na czat nie spojrzałem, nie? No nie jestem w stanie wszystkiego. Zbyt ograniczony. Jestem prosty. Streamer. YouTuber. Znikaj. Od porządku. Noara nie widzę. Mierdziuka nie ma.
Kamerę będę mógł naprawić dopiero jak Breeder przyjdzie. Wcześniej nie ma opcji. 20, dobra. Czy to nie jest najlepszy run w moim wykonaniu? To jeden z lepszych na pewno. A w sumie... W sumie Lukas był. Falka usłyszę. Breeder raczej się zrespi i tak jak będę patrzył na... tak myślę. Zobaczcie, 16... Będzie jakieś 25 sekund? Więcej. 27. Dawaj. 30 teraz zaczynam. Czyli do 50. Mam 50 mam, w razie czego jakby mi Lotus pierdyknęła bombę. Resetuję sobie, jadę od tylca. Proszę, nie daję radę. Nie trzaskaj mi tam, i tak jestem zbyt zestresowany. Paczka. 8B 30 minut. Dobrze, na 8 mamy czujnik. 8B 30 minut, widzowie. Mamy 10 na 10 i całą godzinę. Ej, tu nie... Nie było? Dok tam był. Gdzieś tu jest. Dobra, i świetnie. O to mi chodziło. Aha, wy... Dobra. Ja się zastanawiam, co za debile mi wysyłają ciągle alerty. Przepraszam. Kuźwa, może być luka w drzwiach, nie? Nie, raczej nie. Raczej nie może być. 76878. Możemy zrobić tak. 76878. Teraz nie może wejść. Okej. Okay. Teraz... O! Dobra. Osiem. B? No, przepraszam. No, mój błąd.
Zapomniałem o kodzie. Sfokusowałem się inaczej. Źle się sfokusowałem. Teraz był taki moment, że chciałem jak najwięcej napierniczyć, nie? Tych zgłoszeń. Dobra, teraz żeby się nic nie odpaliło. Proszę. Wi-Fi mam blisko. Biorę Wi-Fi. Uwaga. Pyk. Pyk. Może tak. Nie powiedzmy jak kot to rip. Jak kot to rip, widzowie. Jak kot to rip. Dobra, teraz będę wiedział. 76878. 76878. Błagam, bez trollowania. Błagam, bo ja myślałem, że to jakiś troll tam coś wysyła, nie? To była moja... Jak mi się wydawało, mówię, oho. Mówię, przyszedł jakiś debil i wysyła alerty. Kod? 13796, 13796, 13796, 13796. Proszę nie. Proszę nie. Dobra, teraz będzie sekwencja Falcao Breeder. Wszystko. Teraz będzie wszystko. Nie widzę cieni. Cyk, 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 cyk. Lecimy na Szczecin. Ej, 81,5? I czemu nie pipał? Czemu? Może... Może znowu się zrespił tak chamsko zanim usiadłem, dlatego mi nie pipał. Jaka menda zwykła. Następna menda. Hej. Która próba dzisiaj? 6-7? Coś takiego. Antoni Trowo. No wyżej! Let's go. Dobra. Teraz Breeder i Lukas. Nie idzie śmierdziel. 13796. No, 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 kill me, no, kill me, no, kill me. Nothing, nothing, go. 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 Do 45. Do 45 zdążę to naprawić? Może zdążę. Zdążę, 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 zdążę. Może zdążę, zdążę, zdążę. Go, 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 nie zdążyłem. Ciul, nie zdążyłem. Ciul, ciul, nie zdążyłem. Jeszcze nie naprawiłem.
spuściłem. Jestem idiotą. Przepraszam, widzowie, przepraszam, widzowie. No jak będę miał coś cennego, to wyślę, nie? 15 na 10, widzowie. Widzowie. Kurwa, tak dobrze jak nigdy. Dobra. Ready. Gdzie był kot? Czpaczka? Nie? Dobra. Już chyba zgłaszałem. Mi się przynajmniej wydaje. A mogę jeszcze raz spróbować. Dla pewności. Najwyżej Shade na mnie nakrzyczy. Muszenie do dupy. Jakby dało coś cennego, bym wysłał tej Lotus. Zniknęło, nice. To wyprzecie? Tak. So close, so close, so close. So fucking close. Lukas z Bani, czyli teraz Breeder. Od razu kot? Nie, kot jest git. Temperatura jest git. Było. Nie włączyłem stopera. Dobra, doje... Sus, tutaj. Nie ma paczki. Okej, jest dobrze. Spokojnie. 13 kod, ja tak zerkam teraz, będę już mi teraz zwróciliście uwagę na to, dziękuję. Mamy z... To do Shade'a idzie. Mamy słaby sygnał, ciul w niego. To, że mi zwróciliście uwagę, teraz będzie procentowało. Bo będę trochę zerkał na ten kod. O, zgłoszenie jest dobrze. 18 na 10, kur. Tak, jeszcze nie mieliśmy. Paczki nie ma. To zniknęło. Tak. Dwadzieścia pięć siadam. Jeszcze nie zniknęło. To nie zniknęło. Będziemy robić interwały. Będziemy mocno tryhardować i chwilę odpoczynku robić. Żeby się nie wpierdzielić na minę. Dobra, dwa zgłoszenia są nadal aktywne.
Kot. Dobra, 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 widzę. Głównym tym razem. Ritter nie idzie, temperatura w porządku. /10/10/3/07. Paczki nie ma. Byłaby sygnał. Zainstalowałeś już, czy co ty robisz? Wiem, wiem, sprawdzam. To jest coś, co na pewno sprawdzam. Noga zgłoszona. Od 14. High value mamy. I breedera mamy. Szkurwa, szkoda. Dobra, może jeszcze się utrzyma. Chciałbyś tak wydupiać stąd? Kolego? Debil, no. Dead signala nie ma, paczka może być. Światła na razie nie palę, bo będziemy szli zaraz z paczką. On drugi raz nie przyjdzie tak szybko. Temperatura w porze, siadam. Mamy paczkę na bank, moim zdaniem. 8:30, 10 minut temu. How about right now? Mamy 11:10. Przecież ten signal. 8, a... Czujnik był na 8. Czujnik był na 8, a mamy słaby sygnał. That's it. Come closer. Quiff.
Myszeczka nasza kochana. Dead Signal. GG's. GG's widzowie, GG's. Tylko żeby Lukas nas nie wypierdoczył. Na dachu. Lukas na dachu to jest zagrożenie w tej chwili. Dobra, czekajcie. Którą mamy dokładnie godzinę? Ktoś kojarzy? 3:43, tak? Trzecia 43, okej. Czyli to jest jedna paczka. O trzeciej, czyli na 3:43 mamy paczkę. Więc to jest przedostatnie wyjście na dach, jeśli chodzi o paczki. Bo jedną możemy pominąć. Szymon, dzięki za follow. Dobra, nie kalkulujmy, nie kalkulujmy. Kucze, kucze. Niemożliwe. Unbelievable to jest. Unbelievable. No lepiej nie będzie, no to było najlepsze podejście. O 3:43 duża kłota. No było, no najlepsze. No nie, nic nie zrobisz, nie? To jest ustawka jakaś. Nic nie zrobisz z tym. Jeszcze na pół wziąłem, nie? Fajnie było. Dziękuję, no jakby nieoceniona pomoc, nie? No była, ostatnio też była kulka w łeb, dlatego dzisiaj, jak robiliśmy Signal, to robiliśmy połowa. Sprawdzenie, połowa, nie? No i co? To mam to klik, sprawdzenie, klik, sprawdzenie, klik, sprawdzenie, no to... No to też jest trochę coś nie ten teges, nie? Dziękuję bardzo. Po trochu, no to trochę już długo trwa, nie? I gdybyśmy popełniali błędy, to bym zrozumiał, nie? Znaczy popełniamy też. No. Jakby popełniamy, to jest... Nie boli, nie? Jak popełnisz błąd, to nie boli, bo wiesz, że to jest twoja wina. Ale w takich momentach, kurde, felek. Nie ukrywam. Tym razem frustracja była astronomiczna. Była frustracja, była bezsilność w sumie, ponieważ nie popełniliśmy w tej grze żadnego błędu. Wykonywaliśmy wszystko od deski do deski idealnie. Gra nam trochę oddawała, bo dawała nam mocny sygnał. Kłota się zgadzała, wszystko robiliśmy tak jak przykazano. No ale niestety zbugowany, prawdopodobnie zbugowany laser na dachu, który nie powinien zabić mnie tak szybko, zaprzepaścił ten cały wysiłek. No i niestety będziemy musieli podejść do tego raz jeszcze. Zapraszam Was serdecznie do komentarzy, podzielcie się swoimi odczuciami, łapki w górę i suby też mile widziane. W opisie macie linki do Discorda i do Twitcha i do innych mediów. Dzięki serdeczne za ten odcinek. Do usłyszenia.